Dzięki współpracy polsko-szwajcarskiej przy budynku Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie powstały lokale aktywizujące. Ich budowa trwała rok. Lokale aktywizujące posiadają 4 kondygnacje, w których znajdują się mieszkania jedno- i dwuosobowe dla 56 osób, a także jadalnia, kuchnia i zmywarnia, sale do terapii zajęciowych, ceramika i stolarnia i ćwiczeń ruchowych. Dla osób z problemami dróg oddechowych stworzona została grota solna z atrakcyjnym wnętrzem. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, wynosi ono 600 zł na miesiąc od osoby. I tu mamy na myśli spanie, prąd, wodę i ogrzewanie. Jeżeli osoba sama będzie sobie przygotowywać posiłki, to płaci tylko te 600 zł. Jeżeli będzie chciała korzystać z naszej kuchni, jest to też możliwe. I śniadania, obiady i kolacje na cały miesiąc to jest opłata 900 zł. Czyli w sumie za wszystko 1500 zł. Trzeba powiedzieć, że są to budynki dla osób niewymagających całodobowej opieki. Dlatego, że jeżeli ktoś wymagałby wielkiej opieki pielęgniarek, opiekunek, to dla takich osób mamy Dom Pomocy Społecznej i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz Oddział Szpitalnej Rehabilitacji. Z usług i mieszkań znajdujących się w lokalach aktywizujących będą mogły korzystać osoby powyżej 60 roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w różnym stopniu oraz osoby bezdomne. Miałem okazję zwiedzić cały obiekt. Rzeczywiście wygląda, mogę śmiało powiedzieć, że imponująco. Przede wszystkim warunki bytowe, mieszkańcy, którzy tutaj się znajdą, będą mieli bardzo dobre, bo obiekt jest wykończony na poziomie wysokiego standardu. Przy tym są sale do rehabilitacji, więc w moim odczuciu każda osoba, która tutaj się znajdzie w tym ośrodku, zapewne będzie się czuła bardzo dobrze. Zamieszkać mogą osoby zarówno z naszego regionu, mam na myśli z Piekoszowa, z gminy, z powiatu kieleckiego, ale też z całej Polski. A nawet powiedziałbym spoza Polski. Jest to możliwe. Kto ma potrzeby, to może do nas przybyć. Całkowita kwota wybudowania lokali oraz przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wyniosła ponad 3 miliony 420 tysięcy, z czego wkład własny Domu dla Niepełnosprawnych wyniósł ponad 513 tysięcy złotych.